Hej, witajcie, z tej strony Klocek, dzisiaj 6057, kamper z 2013 roku. Sam kamper posiada 185 elementów, kosztował mniej więcej 100 zł, jak na 2013 rok. Ja go kupiłem w przecenie za 69 zł, otrzymujemy dwie figurki, dwie instrukcje budowania, składające się z 85 etapów. Jeśli chodzi o kamper, prezentuje się to w ten sposób. Jest oczywiście, jak to takie duże auto Lego City na 6 studów. Tak wygląda z tyłu, braknie mi naklejki. Piszcie, czy macie tą naklejkę, to bym chętnie kupił. Tak właśnie wygląda ten kamper. Jak to zawsze kampery mają otwierane tutaj dach, albo dach oczywiście, albo po prostu odchylane drzwiczki tak z tyłu, właśnie jak ten kamper. I tak, zaraz przejdźmy sobie do środka. W środku jest skromnie. Telewizorek, łóżeczko, jakieś tam krzesełko z stoliczkiem oraz kubkiem. Co tu dużo mówić, jeszcze takaś jakby chłodnica tutaj jest, nie wiem, czy to ma służyć, chyba jakaś klimatyzacja albo głośnik, nie wiem, pojęcie co to jest. Telewizja marka OMK, nie wiem co to jest, ale naprawdę fajna naklejeczka. Zamykam, mamy otwierane dach oczywiście, ale żeby zdjąć dach, żeby otworzyć właśnie schowki na dachu, trzeba zdjąć kajak, który dostajemy. Oczywiście tak wygląda kajak, jak zwykły kajak. Tak wygląda właśnie góra. Mamy unikatowe elementy. Nie spotkałem się jeszcze z takim rożkiem. Oczywiście otwieramy sobie tutaj za pomocą takiej dźwigni. I mamy, już wam pokazuję, spadły. Mamy dwa wiosła. Mamy dwa wiosełka, tak one się prezentują. Dwa wiosła do kajaku. A jakie wiosła, to muszą być oczywiście... kapoki. Mamy w dwóch sztukach takie elementy. Tak właśnie wygląda kamper bez kajaku. Jeśli chodzi o kapoki, są to zwykłe kapoki, jakie występowały z LEGO City. Jeszcze tylko tak dla... tak z ciekawości tylko. Coś wam pokażę. Jeszcze tak dla porównania pokażę wam starą wersję kapoku z nową wersją. Tak ona właśnie się prezentuje, ta stara wersja. Może sobie teraz to porównajmy. Tak prezentuje się, to jest stara wersja, a to jest nowa wersja. Mi się bardziej w sumie podoba to stara. No ale to jest raczej rodzaj gustu. I mamy dwie figurki. Mamy jednego pierwszego typka. Jest to typek z takimi jakby niebieskimi portkami oraz oczywiście nie mogło zabraknąć strasznie, ale to strasznie uniwersalnej główki. No w sumie to mi się podoba, oraz takie włoski rude. Mam chyba trzecie, więc no nie jest dla mnie nowość. Figurki. Kolejna figurka. Jest to taka jakby pani. Ma włoski. Włoski pierwsze moje z kolekcji. Takie. Bardzo podobne miała Kleopatra z minifigurek. Szare spodenki oraz taka bluzka. Mam strasznie dużo, więc raczej nie jest jakaś mega rzadka. Dwie instrukcje. Kurczę, dwie instrukcje na taki mały zestaw. Pierwsza instrukcja. Tak się prezentuje. Jest win oczywiście. Spis. Nie zabrakło oczywiście spisu elementów oraz reklamy. Tu już jest ta nowsza baza policyjna. Ja mam ją jeszcze starszą. Chyba 7498. Z tej serii chyba mam tylko furgonetkę, mi się wydaje. Dobra. Aż trzy strony albo i więcej reklam. To jest raczej moja ulubiona strona, patrzcie to. I moja ulubiona strona. 12 aut, które naprawdę mi się podobają. Większość z nich mam. Jeśli zgadniecie, to
Nie, może zrobię jakiś konkursik? Nie, żartuję. Ale piszę, czy chcielibyście jakiś mini konkursik na jakąś figurkę Lego Movie 2 albo coś takiego. Ja chętnie wam takie coś zrobię, ale oczywiście jak zostawicie więcej łapek w górę niż zawsze. Dobra, zróbmy to takie coś. Jeśli tu bijecie tutaj 30 łapek w górę, to robię wam konkurs, dobra? Piszcie, czy chcecie takie coś. Dobrze, jeżeli wam się filmik spodobał, nie zapomnijcie zostawić suba, lajka i komentarz, a ja się z wami żegnam. Na razie i cześć!